książka dla niego nie miała wartości materialnej, jak dla prawdziwego bibliofila. Że on z książek korzystał, kreśląc bezlitośnie stronice, które mu były potrzebne w pracy. Także wyrywał kartki, zupełna groza. Ja bym czegoś podobnego nigdy w życiu nie uczynił, bo to straszny grzech. Książka była moją towarzyszką życia od dzieciństwa. Mój dom był tam, gdzie było kilka książek. Jak było 10 książek, byłem u siebie. Życzę owocnej lektury w czytelni Flaszena.